Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie i-cordowe wykończenie. W tym wypadku akurat sweterka, który wykonałam. To i-cordowe wykończenie można wykonać na prawej i na lewej stronie. Ja, ponieważ chciałam, żeby ono było takie wypukłe, ja wykonywałam je na stronie lewej. Jeżeli ktoś nie chce takiego wypukłego, może zamknąć oczka na prawej stronie. Teraz Wam pokażę, jak takie zakończenie oczek zrobię. W tym celu mam taką małą próbkę. Jestem na mojej lewej stronie robótki. Żeby zacząć i-cord, musimy dobrać trzy dodatkowe oczka. Czyli nie musimy trzech, możemy dodać więcej albo mniej. Ja zdecydowałam, że ja bym chciała zrobić i-cord tak duży, że muszę dodać trzy oczka. Wbijamy się w oczko pierwsze od lewej strony. Podbieramy tą nitkę. Wyciągamy ją, wyciągamy pętelkę. Przekręcamy i zakładamy tą pętelkę na drut. To jest nasze jedno oczko. Teraz w to nowo powstałe oczko wkładam drut od lewej do prawej, zaganiam tą nitkę od kłębka, wyciągam pętelkę, przekręcam ją, żeby tu było skrzyżowane i zakładam na drut lewy. To mamy dwa oczka. I to samo z trzecim oczkiem. Następny krok. Przerabiamy dwa pierwsze oczka na prawo. Ja te dwa oczka przerabiam przez przednią nóżkę. W ten sposób, tak jak w metodzie kontynentalnej, oczka prawe. Jedno. I drugie. I teraz te dwa następne oczka, czyli trzecie i czwarte, przerabiamy je razem. Możecie je przerabiać tak samo przez przednią nóżkę, ale ja osobiście przerabiam je inaczej. Ja je przerabiam przez tylną nóżkę dwa razy. W ten sposób. I te oczka, trzy, cofamy z powrotem na drut lewy. I teraz robimy to samo. Tutaj, jak widzicie, mam dwa oczka tutaj, a tutaj na trzecim już idzie ta nitka od kłębka. Więc teraz będziemy kontynuować w ten sam sposób, czyli przerabiamy prawe, prawe i dwa następne ja przerabiam przez tylną nóżkę. Zaciskamy sobie tak troszeczkę, nie za bardzo. I cofamy te trzy oczka na drut lewy. To sobie tak zawsze pociągamy, żeby te oczka się ładnie zacisnęły. Tutaj nam już powstaje i-cord. On na początku nie wygląda ładnie, także tym się nie przejmujemy. On będzie później wyglądał dobrze. Więc przerabiamy cały czas tak samo. Dwa prawe, przez przednią nóżkę i dwa następne razem przez tył. Nie pociągamy i przekładamy na drut lewy. I to samo. Prawe. Prawe i dwa na prawo przez tylnią nóżkę. I z powrotem. Ja przerobię kilka, zamknę w ten sposób kilka oczek i pokażę Wam, jak to wygląda. Dochodzimy już prawie do końca. To jest nasza lewa strona. Natomiast na prawej stronie
Mamy taki ładny, wystający brzeg. Właśnie dlatego, że zrobiłam go na lewej stronie, to on jest taki bardzo wystający. Jeżeli nie chcecie takiego bardzo wystającego, to zamykacie oczka na prawej stronie robótki. Zamkniemy do końca razem te oczka, czyli jeszcze raz powtórzę. Jest prawe, prawe, obydwa przez przednią nóżkę, dwa następne przez tylnią nóżkę razem i przekładamy. I teraz nam zostały już tylko trzy oczka. Więc co robimy? Przerabiamy pierwsze na prawo, a następne dwa razem przez tylnią nóżkę. I teraz już zakończamy, przekładamy pierwsze przez drugie. Odcinamy nitkę. Ciągamy pętelkę i zabezpieczamy sobie tutaj tą nitkę, żeby nam nie uciekła. To jest nasze zamknięcie oczek. Hajkowe.